Dzień dobry, nazywam się Paulina Kowalczyk i będę dzisiaj opowiadać o ważnym artyście, architekcie Le Corbusier. Le Corbusier, Corbu, znany jest jako papież modernizmu, ale jest to też przykład na wielką interdyscyplinarność twórcy, na działanie w przeróżnych obszarach, które pozwalają wykorzystać kreatywność. Tutaj mamy zdjęcie pana Le Corbusiera. I zanim pokażę jego realizację, to kilka słów o samym Corbu, o jego życiu i o tym, dlaczego jest tak ważną postacią. Otóż trzeba przyznać, że żaden inny człowiek nie odcisnął tak silnego piętna na dwudziestowiecznej architekturze jak właśnie Le Corbusier. Geniusz, który nie ukończył żadnej szkoły architektonicznej, napisał 50 książek oraz stworzył własny kierunek w malarstwie, a przede wszystkim dokonał rewolucji w architekturze współczesnej. Warto tutaj wspomnieć o tak zwanych pięciu zasadach nowoczesnej architektury. To właśnie pryncypia stworzone przez Le Corbusiera, które stały się bardzo żywe w twórczości kolejnych architektów, kolejnych pokoleń. Prekursor, propagator i twórca wielu arcydzieł. Bezkompromisowy rewolucjonista. Architekt bez dyplomu. Le Corbusier, a właściwie Charles-Édouard Jarret-Gris, syn zegarmistrza i pianistki, urodził się w 1887 roku nie we Francji, jak niektórzy błędnie myślą, lecz w Szwajcarii, w małym mieście Le Chaux-de-Fonds, które słynie z ze swojej zegarmistrzowskiej tradycji. Właśnie w takim miejscu narodził się geniusz architektury. Ojciec wymarzył sobie, że syn w przyszłości stanie się wspólnikiem, że przejmie rodzinny interes, że zostanie również zegarmistrzem, ponieważ syn był faktycznie dokładny i ambitny. Jako nastolatek w szkole artystycznej zaczął się uczyć grawerunku i cyzelunku. Oczywiście z myślą o zdobieniu kopert zegarków, ale niewykluczone, że właśnie to rzemiosło, ćwiczenie też tej dokładności, cała świadomość konstrukcji przyczyniła się do jego bardzo kreatywnego podejścia właśnie w zakresie projektowania. I być może Corbu zostałby utalentowanym rzemieślnikiem kontynuującym rodzinną tradycję, gdyby nie wada wzroku. Młody mężczyzna widział bardzo słabo na jedno oko. Istniało spore ryzyko, że wada w przyszłości się pogłębi, uniemożliwiając mu wymagającą niezwykłej precyzji zegarmistrzowską pracę. Na szczęście los postawił na jego drodze młodego profesora, który dostrzegł talent ucznia i popchnął go w stronę architektury. I wtedy wyszło na jaw, że Charles, młody Corbu, znakomicie się w tej architekturze odnajduje. Otóż jeśli chodzi o jakieś uprawnienia dotyczące wykonywania tego zawodu, dotyczące projektowania, to warto wspomnieć o tym, iż na początku XX wieku projektować i budować domy mógł absolutnie każdy, kto miał ochotę i środki, ponieważ zawód architekta nie wymagał kończenia studiów. I w ten oto sposób młody Charles już w wieku 17 lat zaprojektował swój pierwszy dom. Estetyka to połączenie prostej, wiernej, kalwińskiej skromności regionalnej architektury z secesyjną ornamentyką. I właśnie ten projekt zyskał w La Chaux-de-Fonds wielkie uznanie.
Dzięki czemu młody Jared Gris, bo jeszcze wtedy nie Corbusier, to oczywiście ksywka, którą później architekt przyjął, dostawał kolejne zlecenia na projekty różnych eleganckich rezydencji. Niestety szwajcarskie miasto szybko przestało mu wystarczać. Ruszył więc w podróż po Europie, gdzie uczył się nie w szkołach, ale właśnie poprzez terminowanie w pracowniach pionierów nowoczesnej architektury, takich jak Auguste Perret czy Adolf Loos. I ten ostatni uważał, że wszystkie ornamenty są zbrodnią. Właśnie wtedy Charles doszedł do wniosku, że jego mentor ma rację. Porzucił zatem secesyjne zdobienia na rzecz surowej prostoty, która wkrótce stała się jego wizytówką. Po powrocie z europejskich wojaży osiadł na krótko w Szwajcarii. Tam stworzył kilka willi na zlecenie bogatych przemysłowców. Te wille cechowała prostota, nowatorskie podejście, bardzo nowatorskie zastosowanie żelbetonowych konstrukcji, niepopularnych jeszcze w tamtych czasach. Tyle, że Charles wiedział, iż w rodzinnym mieście, bardzo konserwatywnym, nigdy nie zdoła zrealizować śmiałych idei, a te coraz częściej pojawiały się w jego głowie. Właśnie dlatego w 1917 roku wyjechał do Paryża. Ponieważ nowa lokalizacja wymagała nowej tożsamości, porzucił rodowe nazwisko. To nazwisko wydawało mu się zbyt burżuazyjne, a Corbusier, zafascynowany niczym, bardzo był zafascynowany burzeniem starego porządku. I w ten oto sposób narodził się Le Corbusier. Nowy pseudonim przypominał nazwisko dalekiej rodziny Le Corbusier, ale jest też bardzo prawdopodobne, że został zaczerpnięty od terminu Le Corbeau, czyli kruk, którego artysta przypominał z profilu. Tutaj widzimy na zdjęciu jeden z ważniejszych projektów, jedną z ważniejszych realizacji architektonicznych Le Corbusiera, kaplica Notre Dame du Haut, która jest absolutnym majstersztykiem, umiejscowiona na wzgórzu, fantastycznie korespondująca z otoczeniem. Biała bryła, która wygląda, jakby była tam od zawsze, jakby była dziełem nie tyle ludzkich rąk, co natury. Całe otoczenie wydaje się być splecone w nieprawdopodobnie przekonującym dialogu słów bryłu. I to absolutnie innowatorskie podejście do tak trudnego zlecenia, jakim jest budowa kaplicy. Widzimy malutką formę krzyża na samej górze tego kościoła. Przedziwne otwory wyznaczające nieoczywiste rytmy. W końcu ten przedziwny dach tworzący bardzo dynamiczny układ, ale też mający w sobie taki organiczny charakter, nawiązujący skądinąd do otoczenia. Ta realizacja pokazuje, jakim szokiem dla ówczesnych były realizacje Le Corbusiera i pokazuje również, jak bardzo ponadczasowe realizacje ten twórca nam zaoferował, jak nadal wielką inspiracją jest dla współczesnych architektów, ale nie tylko, praktycznie dla wszystkich twórców, również dla malarzy, dla rzeźbiarzy. Corbeau był określany mianem twórcy i niszczyciela, dlatego że on się nie ograniczał do tworzenia koncepcji budynków. Spod jego rąk wychodziły również projekty mebli, samochodów, a także kolekcja ubrań, opublikowana skądinąd w Harper's Bazaar. Corbeau bardzo szybko nazwany został wizjonerem. I
Na czym polegała destrukcja? Otóż na negowaniu tych wszystkich wizji, do których byliśmy przyzwyczajeni. Do wyrzucania absolutnie niepotrzebnych elementów, do burzenia porządku, do eksperymentowania z formą, do eksperymentowania z kolorem. O tym się często zapomina, bo dla architektów kolor powinien być tak samo ważny, jak i forma. I to przypominał Le Corbusier. Villa Savoy to kolejna ważna realizacja na koncie Le Corbusiera, która znajduje się obecnie na liście dziedzictwa UNESCO. Również ponadczasowy projekt. Pewną geometryzację, ale też te organiczne rozwiązania na dachu, nieprawdopodobną lekkość i znowu to wspaniałe wtopienie w pejzaż. To realizacje tak ponadczasowe, że nie mamy wątpliwości, iż nawet współcześnie taki dom byłby miejscem wymarzonym do życia dla nas, dla ludzi XXI wieku. I kolejną taką ważną realizacją oprócz ów willi stanowiła jednostka marsylska. Chyba jeden z najważniejszych zabytków architektonicznych. Jednostka marsylska odwiedzana przez fanów twórczości Le Corbusier wyprzedziła swoje czasy, ale doczekała się tylu kopii, że w tym momencie traci być może na swojej oryginalności. Natomiast tutaj warto pamiętać, że właśnie od jednostki marsylskich rozpoczęła się cała przygoda z budowaniem bloków, z budowaniem wieżowców, z budowaniem wielkich osiedli z wielkiej płyty. Niestety większość tych kopii to tylko nieudolne naśladownictwo tych idei Corbusiera. W porównaniu z innymi realizacjami Corbusiera właśnie ta realizacja, jednostka marsylska, jest projektem bardzo zachowawczym. Radykalne plany urbanistyczne proponowane przez Corbusiera były nazywane przez wielu zabójczymi. I stąd to słynne określenie Corbusiera jako zabójca miast, osoba, która chciała zburzyć Paryż. Tutaj niestety nie ma wcale przesady, ponieważ Corbusier faktycznie stworzył plan Voisin, który zakładał zrównanie, czyli sąsiedzi z ziemią zabytkowego centrum stolicy Francji. No, zrobił ustępstwo jedynie dla kilku cenniejszych zabytków, takich jak Katedra Notre Dame. I właśnie w tym miejscu wyburzenia miała powstać tak zwana higieniczna, geometryczna siatka ulic. I to właśnie na tej siatce ulic wyrosłyby kilkudziesięciopiętrowe wieżowce wykonane z prefabrykowanych materiałów. Dlaczego? Otóż zdaniem Corbusiera taka przestrzeń uzupełniona sporą ilością zieleni zapewniłaby Paryżanom znacznie lepsze warunki życia, a dzięki tej architekturze dokonałaby się rewolucja również społeczna. Być może na szczęście plan Voisin nie został nigdy zrealizowany, ale Corbusier niemal do końca życia tworzył podobne plany urbanistyczne dla miast na całym świecie. I te idee w wypatrzonej formie właśnie stanowią odzwierciedlenie w powojennych blokowiskach. O ile do planów burzenia Paryża należy podejść sceptycznie, natomiast pomysł pewnej rewitalizacji, pomysły na to, w jaki sposób ułatwić funkcjonowanie w mieście, w jaki sposób na małej przestrzeni upchnąć wielką ilość mieszkańców, one są nadal istotne i pokazują, że zadaniem architektury jest przede wszystkim ułatwianie życia użytkownikom. Ułatwianie, które również uwzględnia tą potrzebę estetyzacji, bo dobry plan uwzględnia jedno i drugie. Corbusiera można określić mianem geniusza, ale też tyrana.
Miał tyle samo i ma nadal już po śmierci tyle samo fanów, co i przeciwnikom. Nie sposób jednak pominąć tego wizjonerstwa, bardzo wyprzedzających czas pomysłów. Sam twórca mówił o tym, iż jest daleki od perfekcji i wiadomo, że nie był też łatwym człowiekiem, ani prywatnie, ani zawodowo. Tak to bywa z geniuszami, że pewne realizacje być może pojawiają się w nieadekwatnym czasie i miejscu, ale przez potomnych bywają wykorzystane naprawdę znakomicie. Korbu nie kierował się w swojej pracy z sympatiami ani antypatiami politycznymi. Przyjmował zlecenie od każdego, kto był mu w stanie zapewnić odpowiedni rozmach i odpowiednią swobodę twórczą. Na swoim koncie ma takie realizacje jak Pałac Ligi Narodów w Genewie, ale też Kościół Katolicki w Rochon. Nie zawahał się przyjąć zlecenia nawet od Stalina, za co oczywiście spotkała go wielka krytyka. Przez jakiś czas był specjalistą od spraw mieszkalnictwa w rządzie Vichy, a po wojnie pomagał administracji wyzwolonej Francji. I właśnie z tego powodu, z powodu tych kontrowersyjnych współprac, wiele osób nazywa go do dziś oportunistą. Ale Corbusier mówił o tym otwarcie, że dla niego liczyła się tylko i wyłącznie architektura. Nie interesowało go to, dla kogo pracuje, ale to, co robi. Interesowały go projekty, interesowały go wszelkie karkołomne wyzwania. I przez całe życie z zegarmistrzowską precyzją planował każdy szczegół swoich projektów i własnego wizerunku. Niektórzy twierdzą, że również jego śmierć, utonięcie na Lazurowym Wybrzeżu, wcale nie była wypadkiem, lecz starannie wyreżyserowanym samobójstwem. Jedno jest pewne, Corbusier chciał mieć wszystko pod kontrolą. Jednostka marsylska to dość kontrowersyjna realizacja. Tak jak wspomniałam, zainicjowała powstawanie domów z wielkiej płyty, stała się tak naprawdę wielką inspiracją dla osiedli mieszkaniowych, które są w każdym mieście, w każdym państwie i które mają swoich zwolenników i przeciwników, ale niewątpliwie rozwiązały problemy związane z dostępem do mieszkania w mieście. Ta jednostka marsyjska doprowadziła niektórych mieszkańców do chorób psychicznych, właśnie dlatego, no ludzie nie byli wtedy jeszcze przyzwyczajeni do stłoczenia na tak niewielkim obszarze. Dlatego ten dom został po czasie nazwany, ten blok został nazwany Domem Wariatów. Dość niechlubne określenie. Takim odpowiednikiem jednostki marsyjskiej w Warszawie jest osiedle Grochowskie. Gdyby zobrazować postać Le Corbusiera i jego wpływ na architekturę, to należałoby go porównać z Picasso. Bo gdy myślimy o malarstwie w XX wieku, to widzimy Picassa. Tak samo, gdy myślimy o architekturze XX wieku, widzimy Le Corbusiera. Obaj twórcy mieli największy wpływ na swoje dziedziny, zrewolucjonizowali je i choć nie mieli formalnego, kierunkowego wykształcenia, zajmowali się problemem również w sposób teoretyczny. Obaj zaczynali od fascynacji klasyczną sztuką i te fascynacje widoczne były w realizacjach, ale po osiągnięciu w niej mistrzostwa już w latach młodzieńczych porzucali utarte szlaki, by tworzyć swój własny język. I właśnie na tym polega ten nieprawdopodobny rozmach, na wykraczaniu poza ramy, na podejmowanie ryzyka, na w końcu zmaganie się z różnymi dyscyplinami, bo w wypadku Corbusiera to oczywiście nie była tylko architektura, ale też malarstwo, wspaniałe mozaiki. Bardzo interesujące obrazy, bardzo nowoczesne jak na tamte czasy i w końcu liczne, przeliczne projekty
zakazu wzornictwa przemysłowego. Projekty mebli, które stały się z czasem ikonami i do tej pory tymi ikonami są, ikonami designu. Chyba każdy marzy o tym, aby mieć w swoim domu jakiś fotel Le Corbusiera. Ale rzadko kto może sobie na to pozwolić. Także gdyby jakoś podsumować działanie Le Corbusiera i właśnie wykorzystać to porównanie do Picassa, to można byłoby zaakcentować właśnie ilość sił twórczych. To, że obaj twórcy tworzyli do ostatnich swoich dni, aż do śmierci. A liczbą dzieł i liczbą stworzonych kierunków, inspiracjami mogliby obdzielić rzesze innych artystów. Corbusier dał podwaliny pod modernizm, a w szczególności pod puryzm. Po II wojnie światowej był prekursorem brutalizmu. To są tylko trzy wielkie kierunki, nadal cieszące się wielkim zainteresowaniem wśród współczesnych architektów, designerów, malarzy. I taką ważną rzeczą jeszcze, którą stworzył Le Corbusier, która bardzo pomogła współczesnym projektantom, to stworzenie modulora. To nawiązujące do złotego podziału system oparty na proporcjach ludzkiego ciała. Powstałe w ten sposób wysokości służą do projektowania przestrzeni skrojonych na miarę ludzką. Także to byłby modulor i pięć punktów architektury współczesnej. To właśnie bardzo rewolucyjne zmiany, które popchnęły architekturę na niespodziewane tory, na te tory, które są znane nam wszystkim. Pozwolę sobie na koniec wymienić ów pięć zasad nowoczesnej architektury stworzonych przez Corbusiera. Otóż są to uniesienie budynku ponad poziom terenu na słupach, zwanych pilotis, wolny plan, wolna fasada, niezależna od konstrukcji budynku, wstęgowe okna oraz płaski dach lub ogród na dachu. To jest pięć zasad, które nadal są wykorzystywane. I na koniec jeszcze pozwolę sobie pokazać najważniejsze realizacje. Widzimy też zastosowanie koloru, no nie tylko forma, ale też kolor. Zresztą forma jakże przeróżna. I tutaj widać bogactwo poszukiwań. Świadomość też dotyczącą wykorzystania światła. Wnętrze pokazywanego na początku kościoła pokazuje, ten kościół Enchamp pokazuje, jak nieprawdopodobnie nowoczesne rozwiązanie kołpu zastosował. To są właśnie projekty, które się nie starzeją, które mogły powstawać tu i teraz i które nadal przyciągają rzesze wycieczek osób niezwiązanych ze sztuką ani z architekturą, ale również osoby z branży, które tutaj zyskują nowe pomysły. I na koniec słynny fotel, o którym wspomniałam. Przepiękny. Absolutnie zjawiskowy. Dziękuję bardzo.